Cześć, z tej strony Oskar, witam Was na moim kanale, na którym pokazuję stare gry i konsole. I dzisiaj czas na kolejny unboxing kolejnej paczki, która do mnie dotarła. Zanim jednak sobie zobaczymy jej zawartość, na razie Wam tylko dam tutaj przedsmak, co tutaj może już być. Widzę, że jest Spectrum na przykład, ale to za chwileczkę. To zanim to, to bardzo Was proszę, żebyście w tym momencie dali łapkę do góry. To jest bardzo ważne, słuchajcie, bo nie dajecie tych łapek do góry, jest dużo wyświetleń filmów. Oglądalność jest bardzo dobra, ale łapek nie dajecie w ogóle do góry. Dajcie łapkę do góry i napiszcie komentarz o którejś z tych rzeczy, tych gier, czy konsol, czy sprzętu, które będę tutaj pokazywał, czy w przypadku odcinku, gdzie pokazuję gry, to skomentujcie tę grę, którą ja ogrywam. To jest bardzo ważne, żeby dać komentarz i łapkę do góry. Te dwie rzeczy muszą być. Czyli tak samo każdy, kto wejdzie i obejrzy ten film, to proszony jest, żeby to dał. Nawet musisz to dać, musisz to zrobić. Wtedy dzięki temu mój kanał się rozwija i będzie się wyświetlał na głównej stronie YouTube'a. Inni widzowie do mnie dotrą, tutaj znajdą mój kanał, a trzeba pokazać, kto teraz tutaj rządzi, prawda? A jeśli jesteś tutaj nowy i oglądasz mnie od niedawna, albo po raz pierwszy jesteś, no to zasubskrybuj mój kanał, żeby właśnie mieć regularnie dostęp do moich filmów, żebyś dostawał powiadomienia. Także mam nadzieję, że wytłumaczyłem to bardzo dobrze. To jest bardzo ważne. Jeśli chcecie, żeby mój kanał się rozwijał, no to musicie mi pomagać. Także zapraszam dzisiaj na unboxing. Wszystkie te rzeczy, które tutaj są, mogą być też Wasze. Proszę się ze mną kontaktować na Facebooku czy na mailu. Wiadomo, gdzie mnie znaleźć. Jestem, wiadomo, mobilny. Wszystkie wiadomości czytam, także jeśli ktoś z Was będzie czymś zainteresowany, to walcie od razu do mnie. W pierwszej reklamówce mamy jakiś stos płyt. A tu jakieś nagrywane, nawet nie wiem, to do Segi Saturn chyba nagrywane płyty, z tego co widzę, Saturn na wszystkich napisane, czyli jakaś pewnie przerobiona Sega Saturn będzie gdzieś tutaj, zaraz ją znajdziemy sobie. I tu jest właśnie chyba Sega Saturn. Wygląda na to, że ona jest albo przerobiona, albo Action Replay, który w nią jest wpięty, pozwala na odpalanie piratów. Nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak to jest. Chyba tak, chyba wystarczy, że masz ten cartridge i on pozwala na odpalanie japońskich gier, amerykańskich gier i chyba piratów również. No to jest bardzo... to akurat ten motyw znam, że na pewno amerykańskie i japońskie gry odpalać można dzięki temu Actionowi i Replayowi. To wiem. Nie wiem, jak w przypadku piratów. Prawdopodobnie tak. Również, bo jak były tu płyty, prawdopodobnie też. Nie wiem jak w przypadku, bo tu muszę Wam pokazać akurat z mojej kolekcji, to nie z tej paczki, ale jako że jest ten cartridge, no to i ja zawsze takie różne ciekawostki tutaj podrzucam, to mogę Wam pokazać, że mam już od wielu lat, od 20 lat mniej więcej, coś takiego jak Game Shark. Coś takiego samego jak Action Replay, ale nie wiem, czy zupełnie takiego samego, ponieważ on wygląda troszeczkę inaczej, ale działanie ma niby takie samo, no. Tylko też nie wiem, czy on pozwala na odpalanie gier japońskich czy pirackich. Co nie znaczy, że ja chcę już odpalać jakieś piraty, bo to nie o to chodzi. Tak wygląda ten cartridge GameShark, a ten tak wygląda ten Action Replay, prawda? Ale można na przykład by było jakieś japońskie lub amerykańskie gry odpalić. Nie wiem. Może ktoś z Was wie, bo nie znalazłem takiej informacji nigdzie na internecie, czy GameShark też na to pozwala. To przy okazji może się czegoś nowego dowiemy. Może ktoś tutaj, kto się zna na Saturnie, mógłby takiej informacji udzielić tutaj w komentarzach. A Saturn jaki jest, każdy widzi. Model 802.00A-50, taki wariant, jeśli chodzi o model. Na Saturnach to aż tak dobrze się nie znam, chociaż mam mojego w kolekcji, ale aż tak dużo to nie mogę powiedzieć, czy były różne warianty modeli, czy był jeden tylko model. Myślę, że było również kilka, tak jak i w przypadku PlayStation 3 czy innych konsol. Na pewno japońska i amerykańska Sega inaczej wygląda, więc myślę, że to już są inne modele chociażby. Mają inne przyciski, kolor obudowy chyba też. W Japonii chyba biała w ogóle była, czy szara. No dobrze, to lecimy dalej w takim razie. Widzę, będzie jakiś joystick. Prawdopodobnie do jednego z komputerów, które za chwilę tutaj wyciągnę z tej paczki.
Tu mamy kabel wideo do PlayStation. Tylko do której? Bo tu widzę w reklamówce coś jest. Chyba PlayStation 2. No tak. PlayStation 2 z kartą pamięci, wersja FAT. Karta pamięci oryginalna, nawet z naklejką naklejoną, która była w zestawie. Takie naklejki dodawali, tu można było napisać, jakie gry masz, wiesz, zasejmowane. Prawda? A model jest to 30003. Czyli zdaje się jeden z tych pierwszych, tak? 30003. I nawet jest plomba jeszcze. Chyba nawet nie naruszona. No, chyba nie. Nie wygląda na taką, żeby była zerwana. No, także to jest ten kabel prawdopodobnie do tej PlayStation tutaj. Ostatnio była na moim kanale pokazywana Sega Dreamcast z grą Soul Calibur. I dzisiaj mamy też Dreamcasta tutaj na sprzedaż. Trochę ma lekko pożółkniętą obudowę, ale nic dziwnego, skoro to jest ogólnie biały plastik. I do tego Dreamcasta jest pad razem z kartą VMU. I widzę, że tutaj chyba jeszcze ten jest Vibration Pack, chyba tak to się nazywa. A nie chcę wyciągnąć. A, bo tu jeszcze taki jest pstryczek, elektryczek. A, ciężko siedział. No to czy to jest Vibration Pack? Mamy logo tylko Matkac. No to znana firma zrobienia różnych kontrolerów, na przykład kierownicy oni robili. Ale czy to jest ten cały Vibration Pack? Prawdopodobnie tak, no ale tutaj na przykład mnie ciekawi, co to jest za ta kontrolka. A może to jest bezprzewodowy pad dzięki temu? Dobre pytanie, co to jest? Może to jest jakiś, wiesz, nadajnik, ale tutaj w sedze nie widziałem, żeby był jakiś odbiornik. No ciekawe, co to jest ta rzecz. No, jak ktoś wie, to może powiedzieć. No ja na Dreamcastach to nie znam się. No nie będę tutaj ukrywał, że się znam. Dreamcasta mam dopiero, no dzięki wam, dzięki tutaj donatom, to ja kiedyś kupiłem i poznaję to. W latach 90. czy wczesnych 2000. Dreamcast to było coś niedostępnego dla Polaka. Teraz nawet jest to bardzo rzadki sprzęt i bardzo drogi. Ten na pewno będzie bardzo drogi. I do Dreamcasta mamy Tomb Raidera 4. The Last Revelation. Kiedyś grałem w to, mam na PlayStation. No, jeśli chodzi o Tomb Raidery, bo ja jestem, powiedzmy, no, sympatykiem Tomb Raiderów, to najbardziej dopracowana, jeśli chodzi o grafikę i nie wiem, no tam chyba w ogóle cały zespół był tych ludzi, którzy to robili, bo poprzednie trzy części to robił chyba taki skromniejszy zespół. Inna ekipa. I w momencie, gdy powstawała trójka, to jednocześnie czwórkę też robili, ale i jakaś inna ekipa i chyba więcej ludzi to robiło. Silnik ten sam, ale wiadomo, usprawniony, zmieniony, tam już menu jest inne, wybór broni, przedmiotów jest zupełnie inny, zupełnie inna muzyka i kto inny robił muzykę. Grafikę prawdopodobnie, no nie, no na 100% grafikę robił kto inny, tak? No, fabuła zupełnie inna, levele znacznie dłuższe, inaczej zrobione, tam praca kamery troszeczkę inna. I to już przynajmniej dla mnie, wychowanej osoby na Tomb Raiderze 1, 2, 3, nie przypadło to do gustu. Ale obiektywnie rzecz tutaj mówiąc, no komentując, to 4 i 5 są najbardziej dopracowanymi Tomb Raiderami. Tak. No ale to zależy, kto jaki klimat lubi. I na Dreamcasta chyba 4 tylko wyszła. O 5 nic nie wiem, ale może Chronicles też wyszło. Być może, tak. Na pewno poprzednie części 1, 2, 3 nie wyszły na Dreamcasta. 1 wyszła tylko na Sega Saturn. Tutaj jeszcze kabel zasilania jest do tego Dreamcasta i kabel zasilania do PlayStation 2. I do tego PlayStation 2 widzę, są jeszcze dwa kontrolery. Jeden oryginalny z logo Sony, drugi nieoryginalny, bez żadnego logo. Ale co ciekawe, na górze ma napisane DualShock. Zamiast DualShock, DualShock napisali. Ja to aż pokażę dla jajec. Zobaczcie, na oryginalnym jest napisane. To jest oryginalny tutaj. Czekaj, bo trochę cień tak pada. O tak, muszę go pokazać. DualShock 2, a na tym napisali DualShock 2. Dobre. Pomysłowe. Nikt się nie zorientuje, chociaż to... Może ktoś się nie zorientował. No dobrze, do Saturna mamy też pada. One też są świetne, zajebiste, leciutkie one są.
One są leciutkie, wygodne. Nie ma żadnych gałek niepotrzebnych. Fajnie te przyciski chodzą. Uwielbiam te pady od Saturna, uwielbiam pady od PlayStation 1, te bez gałek. No po prostu Sega i PlayStation to po prostu zrobiło coś niesamowitego, no. A później jakieś udziwnienia, jakiś klot taki wielki od do Dreamcasta wyszedł. Musiała być gałka, bo PlayStation wydało pada z gałkami, no. No, tak jak ten tutaj przed chwilą pokazywany. No i to do dzisiaj trwa. Gałki! Trochę komedię robię, tu się wygłupiam, ale no. Ja, staroszkolny gracz, no to jestem wychowany i przyzwyczajony do padów bez gałek. Lekkich przede wszystkim. Tutaj kabel antenowy do Dreamcasta. Kabel wideo do Segi. Będzie tej jeszcze Saturn. I kabel. Znaczy ta kabel zasilania to była. Tu jest kabel wideo, tak, to jest do Saturna. Styropian się posypał, to już dmuchują. No dobrze. I teraz tutaj mamy gwóźdź programu. Uła! Wiecie co? Zrobimy tak. Żebyście to dobrze widzieli. To postaram się właśnie tak wam kamerę pokazać, przedstawić. Jeszcze może troszeczkę wyżej. Momencik. Jest to komputer ZX Spectrum Plus 2. Odwrotnie może wam pokażę, bo jest do góry nogami, o właśnie. O tak, żebyście też mogli doświadczyć tego razem ze mną. Sinclair ZX Spectrum Plus 2. Niedawno ten twórca Sinclair, Sir Sinclair, zmarł jakoś, nie wiem, około miesiąca temu. Także pokój jego pamięci. On te wszystkie komputery projektował, produkował. No co jeszcze mogę powiedzieć? No, większość gier, które wtedy wychodziła na Amigę, Atari, Commodore 64, również trafiała na spektrumy. Tych spektrumów było wiele różnych. No, wadą jest to, że grafika jest bardzo uboga na tych spektrumach, ponieważ ona ma chyba 3 czy 4 kolory, czy 5 kolorów. Tam jest na pewno żółty, zielony, czerwony, chyba niebieski i chyba fioletowy. No chyba tak nawet jak tutaj na tej kładce, na tym pudełku, nie? No czerwony, żółty, zielony, taki niebieski. To chyba są w takim razie 4 kolory. No i czarny jeszcze, czarne tło. No 5, no liczmy 5 kolorów, no. Chociaż mam wrażenie, że chyba jeszcze fioletowy albo różowy jest, ale to nie wiem, to może tak w mojej pamięci tylko utkwiło. I zaraz zobaczymy sobie ten komputer, wyjmiemy go z pudełka. No są różne modele, tam jakieś są te Timexy, no to w ogóle nie moja bajka. Ja nie, to bardziej jest komputer dla programistów, a przy okazji do gier. Niektóre mają gumową klawiaturę, tak jak zupełnie jak w pilocie do telewizora. A zaraz zobaczymy, jak to tutaj będzie. Myślę, że też gumowa, no ale zaraz zobaczymy. Jestem cały w styropianie, brudny jestem. O, w ogóle zobaczcie, to jak styropian się posypał na mnie. No i tu mamy też styropian w środku. Tu nawet jest wytłoczone logo na styropianie, zobaczcie. Sinclair ZX Spectrum Plus 2. I zobaczmy, co to będzie. No to już jest pełnoprawny komputer, zobaczcie. Tutaj jest wszystko. To nawet można powiedzieć, że to jest, jeśli chodzi o dostępność tutaj, no nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, o budowę, jak to zostało zaprojektowane, to jest, można powiedzieć, lepsze niż Atari czy Commodore 64, bo ma już wbudowany magnetofon, prawda? A w przypadku Atari czy Commodorka to musieliśmy mieć zewnętrzny, dokupowany, gdzieś jeszcze obok się musiał tam, wiesz, majtać, latać, dodatkowe kable, jakieś przewody, no... Wiesz, walało się coś na biurku czy na stole, a tu już jest wbudowany. Otwiera się go chyba tym. Tak jest. No i klawisze, tak jak mówiłem, plastikowe. No dosyć ciekawy wygląd. No może tak dalej trochę go pokażę, o, żebyście widzieli. Dosyć ciekawie to wygląda. I to też nie jest tania zabawka. To są dzisiaj, panie, to są dzisiaj drogie rzeczy, także no tego to już... Nie kupisz tego za 15 zł, tak jak 20 lat temu, no. Także jeśli ktoś jest tym zestawem zainteresowany, to proszę śmiało się odzywać tutaj.
do mnie. Mamy tutaj gniazdo na drukarkę. To jest na... No właśnie, to jest dobre pytanie, na co? Ciekawe. Gniazdo rozszerzenie prawdopodobnie na jakiś cartridge. MIDI, no nie wiem na co to może być. MIDI to mi się kojarzy z muzyką. AUX też mi się kojarzy z muzyką. Być może tutaj można to podłączyć do wzmacniacza. A RGB prawdopodobnie tym podłączamy do telewizora lub do monitora. I tu jeszcze gniazdo antenowe, TV i tape sound, czyli możemy jeszcze chyba zewnętrzny magnetofon podłączyć lub nagrywać tędy na magnetofon. No to jest dobre pytanie. No niby tutaj mamy, zobaczcie, funkcję i odtwarzania, i nagrywania. Jest czerwona kropka, no to ciekawe jest, no. No programiści na pewno by to mieli z tego pożywkę. Wiedzieliby, co z tym zrobić. Tutaj w środku jeszcze, proszę zwrócić uwagę, jeszcze jest masywny zasilacz. Też z logo. Sinclair Plus 2. Oraz jakaś taka książeczka, prawdopodobnie instrukcja, zaraz zobaczymy. Z takim tutaj, no jak to powiedzieć, no z takimi kółkami tutaj, tak? Czyli pewnie jak jakiś skoroszyt. No prawdopodobnie jest to instrukcja obsługi, na to wychodzi. Być może też instrukcja programowania, być może jest tu jakiś basic zbudowany. I to nie wszystko jeszcze do tego Sinclaira, zaraz Wam pokażę resztę. Spróbuję to teraz tylko schować. Myślę, że to było w ten sposób. Chyba tak. Ten karton już swoje przeszedł, widzę, no i tutaj troszkę porwany, trochę zgnieciony od otwierania. No, to już ma 30 parę lat. Nie ma co się dziwić. Dobrze, to kładziemy teraz na bok. Jestem cały brudny w styropianie. Wybaczcie mi, no przepraszam za to. I teraz będę pokazywał może to, co jest tam jeszcze na dole, więc no może obniżmy z powrotem kamerę. Może tak, tutaj przesunę, żebyście widzieli, że coś jeszcze tutaj wyciągam. To jest coś ciekawego, zobaczcie, nawet był pistolet. Zupełnie jak w Pegasusie, do tego Spectruma. Nie słyszałem o tym, żeby Commodore 64 coś takiego miało, albo Amiga, albo no nie wiem, jeszcze Atari. Być może miały, no więc nawet duża szansa, że miały, ale... W przypadku Sinclaira to słyszałem i widziałem, że Sinclair tutaj Spectrum miało. Zupełnie jak w Pegasusie i nawet jest spust. I nawet tak samo chodzi jak na Pegasusie, no. Tak samo opracowany spust, tak mięciutki. Fajnie klika, fajnie tyka. I leciutki jest. Trochę też podobny jest kształtem do tego z Segi Master System. No, coś takiego tam było. Dobrze. Tutaj mamy też jakąś książkę. Być może ona też tam w środku powinna się znajdować. No ale już nie będę otwierał tego kartonu jeszcze raz. Też prawdopodobnie jakaś instrukcja obsługi. Może to było, wiesz, do kupienia osobno, a może było wewnątrz. No ale w każdym razie będzie w komplecie na pewno, bo to do czego innego by to się teraz mogło nadawać. I są gry na tego Spectruma. Rider from the Spectrum. 48 kilobitów, kilobajtów chyba, tak? Kilobajtów, tak powinienem powiedzieć, tak? A zaraz, zobaczę, bo czasami są dwie gry, zobaczę, może z drugiej strony będzie druga gra. Nie, z drugiej strony jest puste. Na niektórych kasetach mogą być dwie gry, będę sprawdzał to dokładnie. O, to jest ciekawa okładka. Ale tytuł tej gry to Ace the Air Combat Emulator, at last you can really fly. Game Busters. Game Busters to chyba seria, no, czyli jakieś samoloty. Czy będzie jakiś screen? No są. Mamy po prostu taki symulator lotu z widokiem z kokpitu.
na tamte lata na pewno musiało robić mega wrażenie. Tych samolotów ogólnie, tych symulatorów samolotów to wychodziło sporo. Tak w czasach PC-ta wczesnych, czyli Microsoft Flight Simulator na przykład, no do tej pory tam wychodzi oczywiście, ale wtedy to było po prostu boom na to. Kurde, co druga gra to były symulatory samolotów, prawda? Dizzy od Codemasters, zdaje się, że chyba część pierwsza po prostu, bo nie ma żadnego podtytułu tutaj. Być może to jest ten sam tytuł, który był również na Pegasusa, chociaż tam się chyba nazywało Adventures of Dizzy czy jakoś tak, więc prawdopodobnie jednak inna gra. Tych Dizzy było też mnóstwo, dużo różnych części, nie wiem, może nawet z 15 różnych na różne platformy. No, jeśli ktoś się na tym zna, to może dać tutaj znać w komentarzach. I to jest edycja na Spectruma, bo jeszcze oczywiście się ukazywały na Commodore 64. Być może również na Atari. Myślę, że to jest duża szansa, że na Atari również. Tu mamy coś ciekawego też na Spectruma. Shanghai Warriors. Bardzo ciekawa okładka. Prawdopodobnie jakaś bijatyka chodzona. Zaraz zobaczymy, może jest jakiś screen. No, wygląda to całkiem ciekawie, aczkolwiek screeny są na pewno nie ze Spectruma. Tylko pewnie z Commodorka. Zacnie to wygląda. Bardzo zacnie. Jestem cały w styropianie. No, jeszcze takich historii to nie było. Całe moje życie. No, ale to nic. Checkered Flag. Ten sam tytuł był... Znaczy, no, tytuł. Nie wiem, czy gra ta sama, ale tytuł taki sam był też na... Automaty i chyba Atari Jaguara. Nawet kiedyś chyba pokazywałem tę wersję w 3D, ale to jest chyba tylko zbieżność tytułów, bo Checkered Flag to po prostu szachownica, flaga z szachownicą, która jest, no powiedzmy, ostatnią flagą pokazywaną podczas wyścigów. Pokazuje kierowcom, że to już finish. Więc myślę, że to tylko zbieżność nazw. Raczej to nie jest ta sama gra, która była tam na konsolę. To raczej nie jest to samo. I dalej mamy tutaj, styropian nie odpuszcza, Dead Stalker. Na okładce ten koleś to wygląda zupełnie jak Dolph Lundgren. No, nawet myślę, że to nawet on był przerysowany tutaj jak z okładki tego, z filmu He-Man. No, to nawet na 100% jest on przerysowany, jakby to sprawdzić. A gra to jakaś labiryntówka. Te screenshoty prawdopodobnie też pochodzą z Commodorka. Bo to jest edycja spektrumowa, tak jak tutaj napisane, Spectrum. Dwie ostatnie gry. Kickstart 2, to były motocykle. Wiem, bo miałem to na Commodorka parę razy. Też u mnie się na kanale przewijało. I ostatni tytuł to jest Grand Prix Sim. Prawdopodobnie Simulator. Niestety okładki nie ma. Także to wszystko, drodzy moi widzowie, dzisiaj. Była Sega Dreamcast, Sega Saturn, PlayStation 2 oraz Spectrum tutaj plus 2. Także jeśli ktoś jest z Was czymś z tych rzeczy zainteresowany, to proszę śmiało dawać znać. Pokażę jeszcze Wam tutaj na koniec ujęcie, jak jestem właśnie z tym Spectrumem. O, także jeśli kogoś coś interesuje, proszę dawać znać, zanim to trafi na Facebooka, na grupy, na Allegro, na OLX i zanim ktoś Wam to gwiznie sprzed nosa. To może być Wasze. Także proszę śmiało się ze mną kontaktować. Wiadomo, gdzie mnie znaleźć na Facebooku, na mailu, można również telefonować. O, wiadomo, każdy zna mój telefon, każdy zna mojego maila, a na Facebooku też wiadomo, gdzie mnie można znaleźć. Jeśli komuś zależy, to znajdzie mnie bez problemu. Dobrze, to na dziś to wszystko. A, tu jeszcze kabel był. O, tu jeszcze na dziś wszystko chciałem powiedzieć. A tu jeszcze był kabel przedłużka do chyba Saturna. Ciekawe. Przedłużacz do Saturna. No, ciekawe. Także na dziś to wszystko. I tak jak zawsze Wam mówię, bardzo proszę, żebyście dali łapkę do góry. To jest bardzo ważne, żeby mój kanał się rozwijał, żeby wyświetlały się te moje filmy na głównej stronie YouTube'a, żeby nowi widzowie tutaj dotarli. Trzeba pokazać, kto teraz tutaj rządzi, prawda? No i proszę o napisanie komentarza, tak jak mówiłem, na wiele tych wątków, które dzisiaj poruszyłem z tym sprzętem, z tymi grami.
To są bardzo ważne rzeczy, że musi być i łapka do góry, i komentarz, bo nie dajecie tego. Musi być i to, i to. A jeśli nie masz pomysłu, co wysłać, to napisz kropkę i wyślij, albo napisz KDS, komentarz dla statystyk, i też wyślij. Muszą być dwie rzeczy, bo oglądalność jest super. Jest dużo wyświetleń filmów, ale musicie też dawać te łapki i komentarze. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Także nie lęk się, daj łapkę, daj komentarz i dziękuję Ci za to bardzo. To jest bardzo ważne. No a jeśli jesteś tutaj nowy, trafiłeś tu przypadkiem, znalazłeś właśnie mój film gdzieś tam na głównej stronie YouTube'a, to chcesz więcej takich materiałów związanych z retro, to zasubskrybuj mój kanał. Kliknij subskrybuj pod tym filmem i zobacz również starsze materiały. Będzie tego u mnie na kanale więcej. Ja cały czas regularnie wstawiam na mój kanał filmy, także jeśli spodobało Ci się, to zasubskrybuj. No. I dziękuję bardzo w takim razie. Zapraszam Was do następnych filmów. Siema, cześć!